Dobra, no to w takim razie, no cóż, druga odsłona drugiej części listu do Rzymian. Idziemy dalej, śmiało, bez zatrzymywań zbędnych. Ostatnio zrobiłem pewne powtórzenie w ramach rozpoczęcia tego drugiej części tego kursu z rozważaniami nad listem do Rzymian. W związku z tym dzisiaj tych powtórzeń już sobie wykonywać nie będziemy. Jedynie absolutne minimum, które będzie nam potrzebne na dzisiejsze rozważania. Marzy mi się, żeby przejść dzisiaj całość o 9, 10, 11 rozdziały tego listu, więc luzu specjalnie nie mamy. Jednak gdyby się okazało, że zupełnie przeszacowałem swoje możliwości sprawności wypowiedzi na tych rozdziałów, to po prostu mówiąc krótko, dojdziemy dokąd dojdziemy, a dokończymy to na kolejnym wykładzie. W związku z tym plan na dzisiejsze spotkanie jest bardzo, bardzo w sumie prosty. Zacznę od minimalnego przypomnienia kluczowych zupełnie elementów dotyczących rozdziałów 9 do 11, które starałem się Wam na poprzednim wykładzie trochę szerzej jakoś opowiedzieć i jakoś uzasadnić. A potem przejdziemy po prostu do kolejnych części materiału i będziemy te części omawiać tak, tutaj są na slajdzie zaznaczone parami, tak? Czyli nie, całość tego tekstu, który mamy w tych granicach 9-11, ma budowę koncentryczną, więc będziemy parami takimi paralelnymi przechodzić warstwowo od części zewnętrznych tego materiału aż do jego centrum. Taki jest pomysł. Dobrze, jeżeli przypadkiem jesteście i to dobrze, ewentualnie jeżeli macie te wydruki, które Wam dałem, bo będziecie mogli jakoś tam troszeczkę śledzić tekst przed sobą. Ja będę go wyświetlał czasami w troszeczkę takich skorygowanych wersjach, ale to mówiąc krótko, na tym będziecie mogli sobie zrobić jakieś notatki odnośnie tego, co tam jeszcze dopowiem w ramach tych naszych przemyśleń i komentarzy. Dobrze. W związku z tym, gdzie jesteśmy, co nas czeka, tak? Pokazałem Wam, że całość tego listu moim zdaniem ma taką budowę koncentryczną. W poprzednim części kursu zakończyliśmy ją omawiając sekwencję A1, tutaj nie ma nazw, ale tutaj Wam pokazałem, jak nazywam te główne części. Główne części te tutaj zewnętrzne to są sekcje, mniejsze składowe to są sekwencje i czasami się pojawiają jeszcze dodatkowe jakieś tam części inne. Będę dzisiaj się posługiwał również określeniem podsekwencja, ale to dalej. W każdym razie omawialiśmy wcześniej w poprzednim kursie na zakończenie blok duży 1.18 do 5.21. I wedle tego mojego rozpoznania tego listu, częścią jakby paralelną do tego jest sekwencja A2. To są właśnie rozdziały od 9 do 11. I na tym schemacie, to co macie na tych wydrukach swoich, na tych kartkach A3, pokazałem schematycznie, jaka jest budowa tej sekwencji A2. I ona jest ona koncentryczna, a na swoich skrajnych częściach ma taki układ równoległy, rozdzielony, który stanowi właśnie taką ramę dla tego wszystkiego, co jest w środku. Centrum zawiera się moim zdaniem pomiędzy 9,29 a 11,10. Dobrze. Przypomnę Wam jeszcze jedną rzecz. Tak jak mówiłem, w ramach tych rozdziałów 9 do 11 rozdziały, pewne partie 9 i 10 rozdziału uchodzą za szczególnie trudne i moja sugestia odnośnie czytania tego i próby jakby uporania się z tymi rozdziałami jest taka, aby po prostu skorzystać z tego, co Paweł nam już udostępnił.
czyli z kontekstu, który jest wewnątrz tego listu. A bezpośrednim kontekstem treściowym dla tego materiału to jest to, co właśnie zostało wypowiedziane już przez Pawła, po pierwsze w sekwencji A1, czyli w granicach od 1.18 do 5.21. I tam Paweł jakby właściwie stwierdził podstawowe, bo postawił podstawowe tezy odnośnie usprawiedliwienia, kondycji człowieka, jakiej droga do usprawiedliwienia jest Bożą drogą, jaka jest niemożliwa. I tutaj oczywiście chodziło o próbę zasłużenia na usprawiedliwienie, na pojednanie, próbę jakby wypracowania tego stanu, osiągnięcia tego stanu przez własne siły, przez własną jakąś gorliwość religijną, coś w tym rodzaju. No i Paweł mówi, że w ogóle to taka droga jest w sposób kompletnie niemożliwa. No i oczywiście też powiedział tutaj, że usprawiedliwienie czy pojednanie z Bogiem jest na drodze wiary, dzięki wierności Chrystusa jako Boga, dostępne dokładnie dla każdego, kto jest gotów odpowiedzieć wiarą. I to są jakby zupełnie fundamentalne ustalenia, które tutaj po prostu już padły. W tych granicach 9-11, moim zdaniem, Paweł nie mówi niczego innego, natomiast mówi innym językiem, językiem dostosowanym do swoich rodaków. I ten język jest specyficzny i moim zdaniem to są jakby główne powody, dlaczego mamy problemy z odczytaniem różnych stwierdzeń, które się pojawiają w granicach, w rozdziałach 9 i 10. I jak powiedziałem, oprócz tego łatwiejszego troszeczkę do zrozumienia tekstu, który stanowi jakby naturalny komentarz do rozdziałów 9-11, jest jeszcze w ramach tego całej tej sekwencji też pewna podpowiedź, mianowicie taka: Paweł wraca do tych właśnie fundamentalnych kwestii w części od 11 do 24. I ta część znowu mówi językiem dużo prostszym o tym, jak działa usprawiedliwienie, o co Bogu chodzi, jeśli chodzi o człowieka i co człowiek może zrobić w takim stanie, w jakim jest. Tutaj oczywiście jest głównie dyskusja o losie Izraela i o stosunku pogano-chrześcijan do Żydów generalnie i możemy przypuszczać, że być może też po części do judeo-chrześcijan. W każdym razie tutaj Paweł znowu mówi jaśniejszym językiem i ten jaśniejszy język może być użyty do po prostu poradzenia sobie z tym, o co chodziło również w tych częściach, które no, zawierają takie, no, wydawałoby się, trudne interpretacyjnie miejsca. Dobrze. Moim zdaniem ta sekwencja w całości nie zmienia żadnej istotnej tezy, jaką Paweł zbudował, podał nam w wcześniejszym sekwencji paralelnej, sekwencji A1. Dobrze. No to w takim razie jeszcze dwa kroki z krótkiego przypomnienia. Pokazałem wam ostatnio, jak widzę ogólny układ treści w tych rozdziałach 9-11 i pomijając już teraz szczegóły, które już były wyświetlane i czytane, to powiedziałbym tak. Po pierwsze, pierwsza warstwa, tutaj podsekwencja A i A1, tak, to zbierają takie motywy jak stan aktualny i przyszły Izraela. Czyli mówiąc krótko, teraz jest do bani, ale szef sobie z tym poradzi. Tak bym powiedział, może troszeczkę w uproszczeniu, ale tak to wygląda z perspektywy Pawła. Paweł w obydwu miejscach wywyższa Boga za panowanie nad swoim dziełem, panowanie nad planem wybawienia człowieka i te dwa elementy, panowanie generalnie nad wszystkim, dotyczą tutaj w szczególności Chrystusa. A na końcu ta doksologia mówi ogólnie, używa określenia Bóg i następuje tutaj wywyższenie Boga za Jego mądrość w tym planie, jaki podjął wobec człowieka. Warstwa druga, tutaj po sekwencji B i B1,
to powiedziałbym tak, ukazuje Boga władającego i miłosiernego, który przez łaskę i sądy prowadzi swój plan zbawienia człowieka. Tak? I to tak bardzo zwięźle bym to tak mniej więcej ujął. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że tak jak w tej sekwencji paralelnej, początkowej, w granicach 1.18 do 5.21, tam motyw sądu i łaski był cały czas przywoływany. To jest bardzo ważny element, który Paweł podkreśla, jak Bóg stara się ogarnąć sytuację, w jakiej się znalazł człowiek i jak poprzez te działania jedne i drugie usiłuje rozwinąć swój plan i doprowadzić go do finału. Dobrze, warstwa trzecia, no to po prostu to jest przykra pigułka dla Żydów, gdyż Paweł bardzo zdecydowanie obnaża ich udawane oddanie Bogu. To ich oddanie jest fałszywe, bo bez rzeczywistego oparcia się na Chrystusie i Bożym Słowie. No z drugiej strony jednak Paweł stara się być na tyle konkretny w swojej krytyce, że właściwie też możemy odnaleźć w tym centrum pewne próbę jeszcze taką ostatnią wskazówki dla Żydów, jak właściwie powinni się zachować, jaką drogą powinni iść. Tak? W ten sposób Paweł z jednej strony dokonuje krytyki aktualnej pozycji Żydów, którzy odrzucili Chrystusa, z drugiej strony wydaje się, że stara się wesprzeć tych Żydów, którzy uwierzyli w Chrystusa a są prawdopodobnie poddawani różnorakiej krytyce ze środowisk swoich rodaków, ze swoich rodaków. Dobrze. Czyli jak widzę strategię Pawła, jego kluczowe elementy, tak? Więc wydaje się, że Paweł zamierza zrobić coś takiego. Wykazać na podstawie pism, że postawa wiary od początku powołania Izraela była jego bardzo słabą stroną. Lud Izraela od początku przeciwstawiał się Bogu i szukał innych źródeł oparcia i bezpieczeństwa niż poleganie na miłości i mocy Boga. Czyli robi pewien taki przegląd w oparciu o pisma historyczne, jak to z Izraelem de facto było. Stara się przypomnieć, że Bóg okazywał Izraelowi łaskę i wierność wielokrotnie pomimo odstępstw i buntów, więcej zapowiadał kolejne akty łaski pomimo aktualnego odstępstwa, jakiegoś tam aktualnego w przeszłości, tak? Czyli mówi, nawet pomimo tego, że Izrael nie radzi sobie z wiarą, Bóg okazuje się, i to przez tą historię zapisaną w pismach Izraela widać, że Bóg okazuje mu dużo więcej łaski, niż można byłoby sobie to jakby wyobrazić, czy wydaje nam się, że to byłoby, byłaby czymś adekwatnym do tego, jak uparcie starają się od Boga odwrócić. W końcu Paweł stara się pokazać, że istnieje pewna resztka, taka grupa, która realizuje Boży plan w jego najistotniejszej warstwie, to jest przez to, że trwa w ufności do Jahwe, tak? I polega na Bogu. I wydaje się, że Paweł stara się wskazać, że ci Żydzi, którzy ufają Chrystusowi, teraz wchodzą jakby w buty tej idei, tej resztki, tak? Przez nich przechodzi ten plan, że oni odpowiadają właściwie, odpowiadają wiarą i w ten sposób Paweł no właśnie stara się z jednej strony przeprowadzić krytykę postawy aktualnego Izraela, aktualnej sytuacji generalnie Żydów i wesprzeć tych Żydów, którzy przyjęli Chrystusa. Tak? No i konkluzja Pawła jest generalnie taka. Aktualny stan odrzucenia Chrystusa nie jest niczym nowym. To jest żadne zaskoczenie. Niestety aktualnie, w tym momencie, kiedy Paweł pisze list do społeczności w Rzymie, mówi, no Żydzi wybrali to, co niestety najczęściej wybierali. Tak? W związku z tym nie musicie się obawiać tej ich krytyki i ich walki z wami, bo to ci, którzy wybrali wiarę i chcą się oprzeć na Bożej łasce, wybierają właściwą drogę. Dobrze. I to właściwie byłoby tyle powtórki. Mam nadzieję, że tyle nam wystarczy, aby złapać to, co się dzisiaj będzie po prostu działo. No to po prostu nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przechodzić do kolejnych tekstów. Wybaczcie, materiału jest na tyle dużo, że po prostu no, nie ma szans, żebyśmy się zatrzymywali nad różnymi smaczkami i nad różnymi rzeczywiście
no, zwrotami wręcz Pawła, które warto byłoby po prostu no, rozjaśnić, tak? Co autor może mieć na myśli. No bo w tym momencie zamieniłyby nam się każda mała partia tekstu w półtora godzinne spotkanie, bo tyle takich rzeczy tam jest, tak? Tyle różnych czasami ukrytych przez tłumacza zwrotów, które w grece, które jakby no, wybrał takie tłumaczenie, a nie inne, gdyby wybrał troszeczkę inne, być może, że ten tekst by też w naszych uszach lepiej wybrzmiał i wyłapanie takich różnych miejsc w tym tekście, no to jest jakby zupełnie jakby jeszcze no, inne spotkanie i inny wymiar jakby spotkania nad listem do Rzymian, więc musimy sobie to po prostu darować, wybaczcie, będę bardzo wybiórczy. No ale gdybyście mieli jakieś pytania, to po prostu być może wspierając się jakimiś notatkami, coś przynajmniej w przerwie spróbuję dorzucić. Dobrze, rama. Nasza rama, tak jak już było pokazane to na tym ogólnym schemacie, to cztery elementy, tak? To, co zaznaczyłem teraz jako taki jeden bloczek, to de facto są takie dwa bloczki tematyczne i je tą pierwszą parę dopełnia druga para na końcu i tak to po prostu wygląda. I teraz znowu spojrzymy się króciutko parami na to. Oczywiście o tym, o tej ramie już kilka razy wspomniałem co do jej treści, więc wybaczcie, nie będziemy się bardzo nad tym rozwodzić. Pierwszy tekst to znak, że Paweł wciąż ma miłość do swoich rodaków, tak? Trzeba by go może przeczytać, wybaczcie moi drodzy. Tak, już z nadmiaru pośpiechu zaczniemy po prostu popełniać elementarne błędy. Dobrze, przypomnijmy ten tekst. Dobrze, okej. Ale wy mnie haltujcie po prostu, bo tak w którymś momencie to będzie za szybko, to w którymś momencie pojedziemy. Dobra, czytam moi drodzy. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Życzyłbym sobie bowiem przekleństwem być ja sam, oddalony od Chrystusa, dla braci moich krewnych, moich według ciała, którymi są Izraelici, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Dobrze. I drugi fragment. A może od razu. Widzimy, że Paweł z jednej strony wyraża, no powiedziałbym w pewien sposób ekstremalny, swoje oddanie swoim rodakom, bo choć pisze w taki sposób, że my musimy sobie pewną ideę dopowiedzieć, bo on pewnej rzeczy tutaj kluczowej nie stwierdza. Jest tutaj napisane w tym wrażeniu, że bo winą Żydów jest to, że odrzucili Chrystusa. Czy jest tutaj napisane to wprost? Nie ma. Ale de facto on wyraża żal właśnie z tego powodu. Więc zwróćcie uwagę, co jakiś czas będziemy mieć w tej części do Żydów właśnie takie coś, że Paweł, no potrafimy odkryć o co mu chodzi, ale on tego wprost nie powie, liczy na nas, tak? I tu jest dokładnie ta sama jakby, ta taka właśnie sytuacja. Więc z jednej strony zapewnia, że mówi po prostu prawdę, tak jak ją wewnętrznie czuje, jakie ma wewnętrzne nastawienie i to jego wola, aby Żydzi poszli dobrą drogą z Bogiem, jest tak daleko posunięta, że zbliża się do pewnej postawy, którą znamy ze Starego Testamentu, którą kiedyś spotkaliśmy również u Mojżesza, tak? To Mojżesz w którymś momencie mówił do Boga, wymarz mnie, tak, z księgi, ale im odpuść, tak? No i wygląda na to, że Paweł idzie tą samą drogą, że gdyby to było możliwe odłączyć się, gdyby to w ogóle było możliwe, bo też trzeba powiedzieć, że ten tekst jest napisany w taki sposób, że mówi o rzeczy realnie niemożliwej, tak? Czyli Paweł, że życzyłby sobie takie coś, gdyby to w ogóle było realnie możliwe, ale to jest po prostu niemożliwe. Natomiast pozostaje w tym momencie Pawłowi wyrażenie tego swojego oddania. To jest to, na co może wszystko pozwolić. Tak? I mówiąc krótko, pokazuje, że ma w związku z tym niedopowiedzianym stanem wielki smutek, ponieważ Żydzi są obdarzeni przez Boga,
No, są obdarzeni, ale jednak nie robią tego, co powinni zrobić w tym momencie przede wszystkim. W związku z tym, dlaczego tak to połączyłem? Bo mam wrażenie, że to, o jakiej prawdzie Paweł ma na myśli tutaj w wersecie pierwszym, tak naprawdę mówi dopiero w wersecie trzecim, bo to jest jakby to ekstremalne i najbardziej może być zadziwiające potencjalne życzenie Pawła, bo za chwileczkę, inaczej, za chwileczkę Paweł przejdzie do bardzo ostrej krytyki Żydów. I mówiąc krótko, jeżeli człowiek nie uwierzy Pawłowi, że ma w istocie bardzo pozytywne myśli o swoich rodakach, pozytywne w sensie, że życzy im jak najlepiej, tak? To po tym, jak będzie po nich jechał bez tych tekstów, to byśmy się tego nie domyślili za Chiny Ludowe. Tak? Chociażby po tej krytyce, jaką im zafundował w drugim rozdziale, kiedy mówi o tym, jakie mają wysokie mniemanie o sobie, a jak traktują wszystkich innych, tak? Kiedy powiedział, że to z waszego powodu poganie bluźnią imieniu Boga. To takie typowe życzenia, nie? Między świętymi. Chodzi o to, że po prostu posługując się jakby dopuszczalnymi w ramach swojej kultury wypowiedziami, dla nas one brzmią tak ostro, że trudno byłoby nam się pewne rzeczy po Pawle domyślać, więc tutaj, ale nie tylko tutaj, mówi to po prostu wprost. Dobrze, co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie mamy taki tekst. Jeszcze do tego tekstu chwileczkę, za chwileczkę wrócimy. Nie chcę bowiem, aby nie było wam wiadome, bracia, o tej tajemnicy, abyście o sobie samych nie mieli zbyt wielkiego mniemania, że zatwardziałość na część Izraela przyszła aż do kiedy pełnia pogan wejdzie. I w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie z nimi moje przymierze, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby też i oni dostąpili miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Kolejne ślady specyficznego języka typowego dla Żydów, które to sformułowania są tak zrobione, że skądinąd wiemy, że Bóg mówi, to jest twoja odpowiedzialność zrobić to czy tamto, ale po przełożeniu to na język ichniejszy w ich kulturze będzie to powiedziane, to Bóg popchnął cię tam, żebyś to zrobił. Ale my wiemy, Bóg nikogo nie kusi, w Bogu nie ma zła, tak? W związku z tym to, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę w nieposłuszeństwo, aby się nad wszystkimi zmiłować, to poddał nie tyle oznacza, że ich jakby zmusił do tego stanu w pewnym sensie, ale w pewnym sensie ich też jakby no pozostawił. No, ale jakby chodzi o to, że jednak to, co żeśmy widzieli w 1.18.32, to jest to, że to człowiek, odwracając się od Boga, grzęźnie i w którymś momencie Bóg mówi: okej, ja ściągam ochronę, musisz się najeść konsekwencji swoich wyborów. Tak? Ale język, jaki będzie przybrany potem w tekstach, na przykład zwłaszcza prorockich, to będzie tak po prostu, że jakby to wszystko było wręcz sterowane z totalną intencją określoną przez Boga. I to jest język, którego po prostu nie lubimy, bo mamy skłonność do czytania go w sposób dosłowny i rodzą nam się z tego po prostu figury, które nam trudno sobie po prostu pożenić z różnymi innymi sformułowaniami, które czytamy w piśmie. Dobrze. Zwrócił Bóg serce Faraona. Tak, tak, tak.
Tak, na przykład, na przykład. Dokładnie. To jest inny przykład, ale takich rzeczy będziemy mieć tutaj wiele w tej całej partii. Dobrze. Chciałbym, żebyście tylko zobaczyli, że na początku i na końcu Paweł odwołuje się do wielkiego obdarowania Żydów. I o ile na początku powiedział, że sam jest po ich stronie, dobrze im życzy, o tyle na samym końcu te ostatnie słowa są wypowiedziane głównie przeciwko pogano-chrześcijanom, którzy odmawiają generalnie Żydom jakichkolwiek już praw i jakby jakiejkolwiek nadziei. I możemy spodziewać się, że być może też poniekąd rykoszetem dostają jakieś ciosy judeo-chrześcijanie, tak? W ramach tej rywalizacji o przywództwo w tej społeczności, czy jakby tam w Rzymie wśród wierzących, możemy się tego domyślać. I Paweł mówi, nie śpieszcie się tak bardzo do pierwszeństwa, bo oto odkrywam wam tajemnicę. Tak? Mówi, Bóg w swoim czasie przyciągnie Izrael. Tak? I znowu używa takiego języka, jakby po prostu Bóg musiał po prostu każdemu wrzucić dokładnie fizycznie w głowę właściwą postawę, właściwe jakby nastawienie. Ale to jest znowu ten język, który mówi, jakoś Bóg sprawi, że ruszą w kierunku wiary. To jest ten sposób kodowania treści. Dobrze. Ok. Jeszcze jedna rzecz. Odnośnie tego sformułowania, to jest takie dość dziwne, bo tutaj jest wymieniony w akcencie zakon, tak? Zakon, jakbyśmy się, ja przynajmniej tak to widzę, ten cały tekst, że on widzimy Chrystusa według ciała, krewnie według ciała względem Pawła i powiązanie z Chrystusem. Na końcu mamy Chrystus, który też jest powiedziane, że jest z Żydów według ciała, czyli jest Paweł z Żydami według ciała, Chrystus według ciała z Żydami. Potem mamy którymi są Izraelici, czyli to jest wyrażenie, z kim ma tą więź Paweł. Potem i odwołuje się tutaj do tego tradycyjnego określenia swoich rodaków, chociaż wtedy już określenie to było dość rzadkie, do których należą ojcowie, czyli też właśnie odwołanie się do tych najstarszych tradycji. Potem mamy jakieś, należy synostwo i chwała, a tutaj mamy, ja widzę obietnicę, bo chwała była czymś, co, czego doświadczali Izraelici już w swoim życiu, mając pewne znaki od Boga, ale też oczekiwali spełnienia określonego, tak? Czyli właśnie oczekiwali jeszcze pewnej chwały, która się ma dopełnić. Podobnie zresztą jak my. A tutaj były obietnice, tak? Dlatego połączyłem te dwie rzeczy razem jako ze sobą. Potem mamy przymierza i służbę Bożą. Problem polega na tym, że te słówko, które tutaj się pojawia, przymierza, czasami jest wersja przymierze, ale to też jest słowo, które określa pewien porządek organizowania służby, tak? Dlatego, na przykład w świątyni, dlatego te dwie rzeczy wydaje mi się, że są, mogą być, mają potencjał, żeby być ze sobą pokrewne. Jeżeli by to była racja, to w środku się pojawia zakon. I myślę, że tutaj Paweł gra ze swoimi odbiorcami w ten sposób, że występuje przeciwko tym, którzy uważają, że przez uczynki zakonu można zyskać usprawiedliwienie. Paweł mówi, to jest niemożliwe, ale rzeczywiście nadanie zakonu z perspektywy Pawła jest czymś wielkim. Dlaczego? Bo właśnie przez zakon Paweł udowodnił, że poznajemy ścieżkę wiary i poznajemy zapowiedzi o Chrystusie. A dla niego Chrystus jest jakby największą wartością w tym momencie, w tym całym ciągu obdarowań, jaki po prostu otrzymał Izrael. I wydaje się, że nawet to, że Chrystus tutaj nie pojawia się właśnie w centrum, ale na krawędziach, to też może oddawać, jak dziwnym miejscu jest też aktualnie Izrael, Żydzi, którzy właśnie mówią, że są całkowicie oddani zakonowi, ale Chrystus jest gdzieś na peryferiach. Tak? Oni mówią, jesteśmy całkowicie oddani zakonowi, chcemy go spełnić. Ale Paweł mówi, ale wy go nie rozumiecie, bo gdybyście go rozumieli, to by Chrystus był u was na pierwszym miejscu. Tak? Bo byście go po prostu odpowiedzieli, bo potrafilibyście go po prostu rozpoznać.
Myślę, że taka po prostu dość stylistyczna gra ideami i sytuacją, w jakiej są Żydzi, do jakiej uderza Paweł. Może za dużo tutaj widzę, może to jest nieprawda, tak? Ale no, tak mi chodzi to po głowie. Dobrze. Zwróćcie uwagę, że po drugiej stronie pojawiają się znowu te bardzo ważne motywy, tak? Że ostatecznie akcentowana jest miłość i wierność Boga w tym momencie Izraelowi. Tak? Mówi, że wprawdzie teraz są nieprzyjaciółmi, wydają się być nieprzyjaciółmi Chrystusa, nieprzyjaciółmi Ewangelii. Ale musicie powiedzieć, że wy zyskujecie przez to, bo w sposób naturalny Ewangelia się okazała tak wielką prawdą, że ci, którzy ją zwiastowali, poszli do pogan, tak? Ale ostatecznie droga dla Żydów, zdaniem Pawła, jest nie tylko otwarta, ale jest zagwarantowana, że przez Boga, że zostanie znowu otwarta na, tak szeroko, że Żydzi zmienią swoją perspektywę na Chrystusa. Dobra, musimy pędzić, bo wybaczcie. Lecimy dalej. Czyli robimy krok do środka. Krok do środka, czyli ta druga para, tak? Pierwsza część jest bardzo krótka, już miesiąc temu o tej cząstce mówiłem, ponieważ zakończenie, pierwsza część wersetu 5 ewidentnie mówi o Chrystusie, dlatego też to dokończenie 5 wersetu ja odczytuję jako dopowiedzenie na temat Chrystusa, tak? To jest jedna rzecz. I tekst paralelny po drugiej stronie to jest ta doksologia, która jest jakby już używa określenia ogólnego Bóg i podsumowuje to, jak Bóg przeprowadza swój plan zbawienia w mądrości, w czymś, co dla człowieka jest trudne do ogarnięcia. Pozwólcie, że przypomnę ten tekst. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Od razu zaznaczyłem pewną, jak widzę, moim zdaniem, koncepcja, jak to jest zbudowane. Pierwsza część wydaje się, że się koncentruje na tym, że Boża mądrość, Boży plan jest to coś, z czego człowiek właściwie nie był w stanie ani przewidzieć, ani sam z siebie jakby wymyślić. W związku z tym podkreślają te wersety dwa tą jakby wielkość Boga w tym planie, który podjął i który realizuje. I mam wrażenie, że w związku z tą podkreśleniem wielkości ta fraza końcowa jakby idzie po tej samej linii, ale jest oczywiście bardziej zwięzła. W środku natomiast mamy opozycję. Zwróćcie uwagę, że 35 podkreśla to, że nie można się do Boga zgłosić i powiedzieć: Tobie brakuje to, ja Ci to dam, a Ty mi dasz za to jakąś nagrodę, tak? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Po co takie zdanie w ogóle w tym całym wywodzie Pawła? Oczywiście tam mamy dziurawy, bo pomiędzy tymi tekstami jest oczywiście cała duża partia materiału. No ale my wiemy, że Paweł polemizuje z tymi Żydami, którzy uważają, że mogą Bogu coś dać, a On im coś odda, tak? My będziemy spełniać uczynki prawa, a Ty nam dasz usprawiedliwienie i będziemy kwitać, co nie? Jakoś się dogadamy. Paweł kolejny raz w inny sposób mówi, że to tak nie działa, tak? To wybawienie jest Bożym autorstwem, jest przez Niego prowadzone i do Niego zmierza, tak? I
Tutaj, w tym projekcie, człowiek się nijak nie może wkomponować, aby po prostu coś pokręcić jakimiś śrubkami, jakoś zapracować na coś, tak? Także zwróćcie uwagę, czasami bardzo krótkie frazy są jakby cały czas śladami, że Paweł nad pewnymi grubymi sprawami, które widzi jako problemy u odbiorców, pracuje i na różne sposoby stara się je po prostu porozbrajać. Dobrze. Tutaj jeszcze pozwoliłem sobie rozpisać tą pierwszą cząstkę, wybaczcie. Ale ta cząstka jest trochę podobna do pewnej myśli, którą znamy też z Księgi Izajasza. Tam też jest mowa, że Boże ścieżki to nie nasze ścieżki i tak dalej. Natomiast bardzo często czytamy te teksty i tutaj też ten tekst poza kontekstem. Poza kontekstem w tym sensie, że mamy skłonność do mówienia, no po prostu Bóg wszystko wie i taki jest mądry, co nie? Po prostu stworzyciel, po prostu wszystko wie, co nie? Ale zupełnie wyrywamy to z kontekstu, że i tamten tekst z Izajaszu, i ten tutaj tekst Pawłowy są wypowiedziane w kontekście planu zbawienia, działań miłosiernych Boga, to, że Jego miłosierdzie i Jego plan ratunku człowieka nie mieści się w naszej głowie. W tym sensie się pojawia mądrość, poznanie i wielkość Boga. Tu i w Izajaszu. I to jest przeciekawe, że one, ich intencją nie jest jakby zachwyt nad tym, że Bóg wszystko wie, ale nad tym, że przeprowadza plan w sposób, który przez nas jest nie do wymyślenia, bo mówiąc krótko, okazuje się, trzeba by powiedzieć tak, bo Jego miłosierdzie przekracza nasze wszelkie wyobrażenia. Tak. Bo Jego łaskawość przekracza nasze wszystkie wyobrażenia. Dobrze. Okej. Okay. Jakbym podsumował szybciutko tą ramę, która stanowi pierwszą warstwę dla całego tego bloku rozdziałów 9 do 11. No więc tak, na początku można powiedzieć, że aktualne odrzucenie Chrystusa przez Żydów nie jest ostateczne. Bóg jest wierny swoim obietnicom, dlatego jak teraz doprowadził pogan do wiary, doprowadzi też do wiary Żydów. W przyszłości zwrócą się do Chrystusa. I Paweł nie mówi nic, jak to zrobić, tak? Jak to by miało się wydarzyć. On po prostu zostawia ich z takim komunikatem, z taką zapowiedzią. Druga warstwa, jedynie Bóg jest źródłem zbawienia, Jego projektantem i wykonawcą. Ku Niemu zmierza wszystko. I to musimy powiedzieć, że to jest szalenie istotna rama dla tego wszystkiego, co będzie teraz w środku pomiędzy tymi skrajnymi elementami, które teraz jakoś staraliśmy się podsumować, bo ta rama jest, powiedziałbym, niewspółmiernie pozytywna w porównaniu do tego, co będzie działo się w środku. Tak? I dlatego Paweł zaczyna od tej ramy, bo musi przygotować odbiorców również na to, jakby powiedzieć, jakie są granice tych tekstów krytycznych, które wam zaraz zapodam. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Tak? I to jest jakby też odpowiedź dla nas, że mając taką ramę, musimy sami hamować się, aby nie pójść zbyt daleko w odczytywaniu krytycznych tekstów, które Paweł będzie wyciągał, w sensie takim, żeby właśnie nie wyciągnąć zbyt daleko idących wniosków, tak? Paweł będzie używał krytycznych wypowiedzi, ale on taką ma perspektywę. I ta perspektywa jest takim samoograniczeniem tutaj w tym tekście. Dobrze. Jakieś pytania? Dobra, idziemy dalej. Zaczynamy warstwę drugą, czyli będziemy mieć takie dwa większe fragmenty. 9,6 do 28 i 11,11 do 24. Jak powiedziałem, ta część byłaby trudniejsza interpretacyjnie, ale ta druga część, ta druga podsekwencja, mam wrażenie, że jest łatwiejsza i w związku z tym zrobimy zamieszanie. Zaczniemy od tej drugiej. Dobra? Zaczniemy od tej drugiej, spróbujemy jakoś przez nią przejść. Zobaczymy, czy mówi w podobny sposób ostatecznie do tego, co wcześniej Paweł mówił nam o tematach łaski, sądu, wiary i tak dalej.
i jeżeli się upewnimy, że jest tak, a nie inaczej, to potem dopiero wejdziemy do tej tekstu po prostu paralelnego, aby zobaczyć, jak on to będzie mówił o tych samych rzeczach, tylko językiem typowym dla Żydów, dobra? Okej. Zaczynamy. To jest budowa całej tej sekwencji A2, tak? Koncentryczna i zaczynamy teraz od tego bloczku, który ma, zwróćcie uwagę, bardzo podobną budowę jak ta cała sekcja, czyli znowu na krawędziach ma jakiś taki tekst właśnie równoległy, rozdzielony, co nie? No i zaraz sobie prześledzimy to wszystko i zobaczymy, co nam z tego tekstu wychodzi. On jest na tyle jakby jeszcze niezbyt duży, że się zmieści nam na jednym slajdzie, więc już się biorę do czytania i przypomnimy go i zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Dobrze. Mówię tedy. Okej. Dobra. Mówię tedy. Czy się potknęli, mowa oczywiście o Żydach, o Izraelu, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan. Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, ty zaś z dzikiego drzewa oliwnego będąc, zostałeś wśród nie wszczepiony i uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego stałeś się, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Z powodu niewiary odłamane zostały. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie myśl wyniośle, ale miej bojaźń. Jeśli bowiem Bóg gałęzi naturalnych nie oszczędził, w żaden sposób i ciebie nie oszczędzi. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Dla tych, którzy upadli, surowość, a względem ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż ma moc Bóg wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego i wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej ci, którzy z natury jego zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne. Oczywiście język obrazowy tutaj jest intensywnie używany przez Pawła, ale mam wrażenie, że tekst generalnie specjalnie trudny nie jest, jeśli chodzi o wrażenie, jakby złapanie jego podstawowych stwierdzeń, tak? Po pierwsze, nasz fragment zmienia odbiorców i to widzimy już wyraźnie w tej pierwszym elemencie, w wersecie 13. Do was zaś mówię, którzy jesteście z pogan, tak? Zwróćcie uwagę, że to jest jakby wprost stwierdzenie. Teraz się do was zwracam, bo rzeczywiście przez to, co było wcześniej, przed tym tekstem, Paweł ewidentnie, tak jak wam starałem się zaznaczać, bardziej kieruje słowa do swoich rodaków, judeo-chrześcijan. I mówi o nich i o Żydach, o Izraelu generalnie. Dobrze. W związku z tym, czytając teraz te słowa, możemy właściwie nie stracić troszeczkę orientacji, bo przecież ja mówiłem, że ta rama, którą przed chwileczką żeśmy omawiali, to jest przygotowanie, że to, co będzie w środku, będzie bardzo krytyczne. No i ślad tego, że to było bardzo krytyczne teksty, są w tym, że mówię wtedy, czy się potknęli, aby upaść, tak? Czyli to jest pytanie o Izrael.
Czy po tym wszystkim, co Paweł powiedział krytycznego na ich temat, można w związku z tym przypuszczać, że Izrael ostatecznie upadnie? No i on tutaj sam daje odpowiedź, w żadnym wypadku. Ale trzeba powiedzieć, że jak przyjrzymy się temu tekstowi, to trzeba powiedzieć, że Paweł diametralnie zmienia optykę względem tego, co wcześniej mówił o Izraelu. Tutaj nagle Izrael to święte drzewo. To po prostu... I nawet ci, co odeszli, to nadal mają jakąś dziwną, nadzwyczajną naturę. To nie? Więc zwróćcie uwagę, pojawiają się sformułowania, które my kojarzymy jako bardzo twarde określenia teologiczne i my chcemy tutaj po prostu już rzucić te co by to miało znaczyć, że oni z natury, mimo że odrzucili i nie wierzą, są poza, a jednak są święci. Co jest grane w ogóle? O co tu w ogóle wszystko chodzi? To nie? No więc sugeruję po prostu większą elastyczność w czytaniu. Dobrze, wyraźnie widzimy tak, w całym fragmencie są zaakcentowane działania Boga, łaska i sąd, ewidentnie, tak? Bóg z jednej strony obdarowuje, sobą wydaje się przede wszystkim, ale też nie waha się posłużyć sądem, kiedy druga strona porzuca więź z Bogiem i tutaj trzeba powiedzieć rzecz dość istotną, tak? Zwróćcie uwagę na akcent. Zwłaszcza wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, tak? To jest wezwanie do pogano chrześcijan. Dla tych, którzy upadli, surowość, a względem Ciebie dobrotliwość Bożą, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Czasami mam wrażenie, jesteśmy skłonni patrzeć na wiarę jako pewien taki akt formalny, pewną taką dość formalną relację z Bogiem, tak? Czyli muszę wierzyć, aby coś tam założył. Ujmujemy to czasami w takich sformułowaniach, dość takich sztyw. Ale Paweł w liście do Rzymian mówi, że pójście drogą zaufania do Boga, uznania Boga, to jest też uznanie pewnych cennych wartości, chociażby jak dobro, jak ten charakter, który po prostu reprezentuje Bóg. Jak czytaliśmy w tym fragmencie, tutaj będzie wiele aluzji do tego początku z listu do Rzymian 1:18-32, no to widzimy, że tam był obraz, jest stworzyciel i jest człowiek. I człowiek ma wybór uznać go, bądź się od niego odwrócić. I problem polega na tym, że kiedy się od niego odwraca, to jest decyzja moralna, czyli właśnie wybieram dobro, zło, prawdę, fałsz, tak? I tutaj Paweł wraca do tego i mówi, to nie jest kwestia to, co się dzieje między tobą a Bogiem, jakiegoś legalizmu, tak? Bóg okazuje tobie dobroć i teraz jest pytanie, czy ty jesteś w stanie trwać ceniąc tą dobroć, tak? Pozostawać w tym, bo to jest dobre. Kiedy odwrócisz się od tego, to nie odwrócisz się do innego dobra. Nie ma innego dobra. W tym świecie mamy Bóg i to, co jest reprezentowane przez Niego, dobro, miłość, wybawienie, tak? I człowieka, który się odwraca od tego i w tym momencie Paweł nie pokazuje, że mamy jakąś trzecią drogę, która jest w porządku. Tak? Paweł mówi, jesteś albo po tej stronie, albo jesteś z dala od źródła dobra. Tak? I to chciałem wam zaznaczyć, że tutaj mowa jest o wierze, tak? Ale ta wiara wprowadza nas w relację, która jest wyrazem miłości, dobra i jest doświadczeniem dobra. Tak? I teraz jest pytanie, czy człowiek chce trwać w tej dobroci, której doznaje i już. Czy też, mówiąc krótko, zapala mu się jakaś nieszczęśliwa żarówka i chce szukać autonomii i chce żyć po swojemu. Dobrze. W związku z tym mamy łaskę, sąd, obdarowanie i widzimy, że tekst pokazuje znowu
Boga, który nie ma względu na osobę, czyli sąd dokonuje wedle tego, czy ktoś szuka dobra, czy nie szuka dobra, tak? W tym momencie Bóg jest tutaj właśnie tym źródłem dobra. Można by to uporządkować mniej więcej tak. Nadzieja odbudowy Izraela w wierze i to potem za chwilkę jeszcze wyjaśnię, że ta pierwsza cząstka po prostu trochę ujawnia, że te starania Pawła są inspirowane pismem. Za chwileczkę to będę wam spróbuję się jakoś wypowiedzieć na ten temat. Potem się pojawia przestroga dla pogodą chrześcijan przed sądem za porzucenie wiary i wyniosłość w stosunku do Żydów. Potem mamy akcent, gdzie jest mocny apel do pogano-chrześcijan, by cenili to, co mają, co dostali, bo Bóg w swoim sądzie wobec zła jest srogi. Pomijając kwestię aktów łaski i jego cierpliwości, Paweł tutaj mówi jakby już o tym ostatecznym reakcji Boga, kiedy decyduje się działać, reagować na zło. Potem znowu pojawia się gotowość Boga na przyjęcie Żydów, jeśli tylko ci odpowiedzą wiarą. Tak? I kończy to Bóg, skoro mógł pojednać ze sobą pogan, tym bardziej może z powrotem przyjąć Żydów. Czyli cały tekst coraz bardziej dryfuje, łagodząc wszystkie negatywne, ostre tony, które wcześniej tam Paweł po prostu wypowiedział, ale przed nami to dopiero te teksty są, o Izraelu. I nagle się okazuje, że on jest cały czas nie tylko pełen nadziei wobec nich, on jest, ma pewność, że to po prostu Bóg w którymś momencie doprowadzi do pozytywnego rezultatu. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze raz waszą uwagę na gotowość Boga na przyjęcie Żydów, jeśli tylko ci odpowiedzą wiarą, tak? Ten oryginalny tekst brzmi jeżeli nie będą trwali w niewierze, tak? Czyli zwróćcie uwagę, on nie mówi, jak zamienię ich z niewierzących na wierzących. W sensie takim, że po prostu wyciągnę im tam chipy, czy jakąś pamięć, czy cokolwiek, wiecie. On mówi, o, już jesteście wierzący, co nie? Zwróćcie uwagę, to jest ich decyzja, ich akt woli, czy chcą zwrócić się do Boga z wiarą, czy też wolą realizować życie swoje po swojemu. I tak, taki sam był obraz w 1.18.32. Tak? Człowiek stoi przed pewnymi przesłankami odnośnie Boga i ma dokonać wyboru, czy kupuje to i przyjmuje i w związku z tym będzie starał się zagospodarować to w sposób taki, albo mówi, nie interesuje mnie poddanie Bogu, nie interesuje mnie to, co On oferuje. Tak? No problem polega na tym, że potem ostateczny obraz, jaki przekazuje Paweł, jest taki, że człowiek nie radzi sobie ze swoją wolnością. Tak? Ze swoją wolnością, która przechodzi we frywolność i ostatecznie przechodzi jakby w samo jakieś wyniszczenie. Tak? Dobrze. Jak wygląda pierwsza cząstka? Pozwólcie, że troszeczkę się nad nią zatrzymamy, bo tekst może wydawał się być prosty, ale on logicznie nie jest taki trywialny, jak sądzę. Zwróćcie uwagę, jaka jest logika wypowiedzi Pawła w pierwszej cząstce oznaczonej werset 11. Mówię wtedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, ależ wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Czy rozumiecie argument Pawła? Dlaczego Izrael nie może upaść? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. I ja Cię rozumiem. Ja Cię rozumiem. Czy ktoś rozumie argument Pawła? Bóg jest wierny obietnicą. Nie, to nie chodzi o to, że jest wierny. Chodzi mi o to, że argument, który się pojawia w wersecie 11. Bo trzeba by powiedzieć tak. Skoro kogoś zdenerwowałeś, to znaczy, że na pewno ten, kogo zdenerwowałeś, potem będzie uśmiechnięty. To jest logiczne, to nie? Nie logiczne, ale tak jest plan. Przedziwny. Masz mnie.
Dobrze, okej. Okay. Dobrze. Musimy zwrócić uwagę na taką rzecz. Nie byliście w stanie tego, ponieważ skaczemy teraz troszeczkę po tekście, więc nie mogliście być może tego tak łatwo wychwycić, ale logika Pawła w ramach tego wywodu, bo zwrócił on, potem wraca do tego, aby w nich zwrócić zawiść, tak? I zwróćcie uwagę, że w tej drugim szeregu on wraca do tego, tak? Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków, a w jaki sposób? W taki, że skoro jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Zwróćcie w ogóle uwagę, jaka jest układ tych par, tak? Czy się poddali? Bynajmniej nie, no przecież zbawienie poszło do pogan, tak? No i tutaj nawet rzeczywiście poszło do pogan, jest apostoł pogan spośród Żydów, tak? Będz. Potem wzbudzić zawiść. No, Paweł ma takie same zadanie, wzbudzić zawiść. Potem mamy, bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, tak? I zwróćcie uwagę, to jest takie nie do powiedzenia, ale to jest to samo. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, idee są te same, dokładnie, tak? I w końcu mówi, to o ileż bardziej ich pełnia, to czym będzie przyjęcie ich. Czyli Paweł stopniowo, powolutku nagle dryfuje i przygotowuje tych odbiorców, zwłaszcza pogano-chrześcijan, mówi, szef tutaj z Izraelem jeszcze nie skończył, tu się coś jeszcze szykuje, co nie pozytywnego. A teraz, jak działa ten logika tego argumentu, który ma Paweł? Uwaga, będzie slajd. Benz. Więc sprawa wygląda tak. Paweł przywołał pewien ważny tekst, jego fragment, w tekście, którego tutaj nie mamy, ale w liście do Rzymian, troszeczkę wcześniej, mianowicie z powtórzonego prawa 32-21 i użył go w 10-19. Ktoś go przeczytał na swoich kartach? 10-19. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. Dzięki. Dobrze. Wystarczy. To jest to, bo potem już jest Izajasz. I teraz chodzi o coś takiego. To jest tekst z powtórzonego prawa. Czyli Paweł mówi tak. Kurczę blade. Historia jest taka dziwna. Już Mojżesz pisał, że kiedyś będzie taki czas, że przez lud, który nie jest ludem, Bóg wzbudzi zawiść w Izraelu. Jaki jest kontekst w ogóle tych wypowiedzi mniej więcej Mojżesza? Kontekst jest mniej więcej taki, że stoją na progu do Kanaanu, już przeszli tą całą pustynię i Mojżesz mówi, wszystko jest pięknie, ale wy nadal nie macie takiego serca, jakie powinniście mieć. Nadal jesteście raczej zatwardziali i twardzi niż ufający i posłuszni. To jest jego wypowiedź jakby na progu wejścia do Kanaanu i to jest absurdalne, bo wydawałoby nam się, że już ten Izrael, który przeszedł tą pustynię, jest już zupełnie innym Izraelem. Jednak z perspektywy Mojżesza tak nie jest. I teraz wracamy. Paweł mówi, ale wydaje się, że to, co teraz obserwuję, to właśnie się teraz dzieje, tak? Ewangelia trafia do pogan i oni mają więź z Bogiem Jahwe, tak? To mówi, no to ja się dołączę do tego, będę wykonywał pracę na rzecz pogan, bo zgodnie z tą zapowiedzią Bóg to użyje do jego rodaków i przynajmniej niektórzy z nich odpowiedzą wiarą i poznają Chrystusa. Być może u niektórych tylko będzie zgrzytanie zębów, ale u niektórych pojawi się pytanie, jak to się dzieje, że ci otwarli się tak bardzo na Boga Jahwe, otwarli się na Chrystusa i będzie to prowokować jakieś pytanie. Czyli Paweł mówi tak, moje oddanie misji poganom jest jakby zapoczątkowane, że w tym, że ufam słowu, że Bóg tego użyje w stosunku do moich rodaków.
Rozumiecie? Ok. Dlatego teraz, jak popatrzymy sobie na ten, na logikę tej wypowiedzi, on już tutaj nie przywołał tego tekstu, który jest dla niego źródłem inspiracji i motywacji, ale używa słów, które pochodzą z tego tekstu. Tak? Mówię wtedy, czy ci się potknęli, aby upaść? W żadnym razie. I teraz będzie parafraza. Przecież ich upadek, tak, spowodował, że poganie odpowiedzieli na Boga, a to przecież zostało zapowiedziane wcześniej jeszcze przez Mojżesza, że w ten sposób Bóg postara się wzbudzić pośród Żydów wiarę. Tak, będzie ich jakby nękał tym, że tamci obcy mają coś, co właściwie powinno ich charakteryzować. I zwróćcie uwagę, czy chodzi przede wszystkim o poznanie? Czy chodzi przede wszystkim o jakąś, nie wiem jak to powiedzieć. Bo kiedy to czytam, to ostatecznie mówię, co musieliby ci Żydzi zobaczyć w nas na przykład, nie? Aby ich ruszyło i to zaczęli myśleć tego, o Bogu. Co oni mieli wykonywać? Proszę? Wykonywanie tego, co oni mieli wykonywać, jak nie robili, co byli to tam z posłuszeństwem Bogu. Może na przykład tak, to nie? Ale trzeba się zastanowić, bo, my często przyjmujemy jakby postawy, w takim razie wchodzimy na to apologetyczne i po prostu przede wszystkim się spieramy na tezy teologiczne, tak? I argumentujemy. Ale czy rzeczywiście te rzeczy najbardziej prowokują kogoś do tego, aby zrewidować swoje wyobrażenia i od nowa zacząć myśleć o tym, czy dobrze myślę o Bogu, czy właściwie go odczytałem, jego cele, jego plan, jego działania. Chodzi między innymi o błogosławieństwo, że to błogosławieństwo, jaką teraz w czasie poganie mają poprzez odrzucenie, to potem, jak w pełni wejdą, to będzie jeszcze większe błogosławieństwo. Okej, okay. Ale w tej sytuacji zwróćcie uwagę, że dlatego to sformułowanie Pawła, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję, dlatego właśnie jest taka jest logika połączenia tego z tym, ponieważ dla Pawła jest oczywiste w oparciu o słowo, którego jakoś zasila, że skoro oglądam na własne oczy to, co zostało zapowiedziane wcześniej, to znaczy, że Bóg ma jeszcze plan dla Żydów, tak? A wykona się on przez wierzących pogan. Dobrze. Strasznie późno, co? Beznadzieja kompletna, powiem wam. Ja wiedziałem, że to tak będzie. Ale tą cząstkę jeszcze dojedziemy i już. Dobra. Doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby jeszcze rzucić okiem na tą kolejną parę. Ta kolejna para, widzę ją tak. Pierwsze cząstki to są rozbudowane obrazy w związku z Bogiem w oparciu o obraz drzewa, tak? Drzewa oliwnego. I trzeba powiedzieć, że ten obraz pokazuje rzecz taką, że jakby tą zasadniczą spoiną z korzeniem jest wiara. Tak? I widzimy, że tutaj jakoś szczególnie Paweł rozwinął nieszczęsny kierunek pogano-chrześcijan, którzy mają wrażenie, że skoro Żydzi zostali odrzuceni, czy właśnie jako gałęzie odłamani, bo nie zareagowali wiarą na Chrystusa, no to nagle im się zapala jakaś taka myśl, że no to oni są naprawdę, oni są siebie pogano-chrześcijanie, są naprawdę fantastyczni. I wynoszą się generalnie nad Żydów. I Paweł mówi, nie wynoś się nad gałęzie. Pamiętaj,
jaki jest porządek rzeczy, nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale potem widzimy jakby objaśnienie, dlaczego zostały odłamane. Z powodu niewiary. I ty uważaj, mówi Paweł do pogano chrześcijan, jeśli przyjmiesz postawę wyniosłości, to i ty możesz spotkać się z takim samym sądem. Paweł jak na ironię wyciąga tutaj no, taką argument. Izrael, który opisywał wcześniej, sam wolał siebie samego wynosić ponad to, co rzeczywiście prezentował w sferze duchowej. I teraz moim zdaniem mówi do pogano chrześcijan, nie idźcie śladem tych Żydów, którzy byli wyniośli, a porzucali wiarę. Bo oni ostatecznie spotkali się z sądem. W związku z tym przestrzega ich tutaj i daje im do myślenia, aby nie przesadzili z pychą, bo się potkną. Z drugiej strony zostaje w jakiś sposób na ten obrazowy, w tym obrazowym języku, Paweł kolejny raz mówi, że jednak Izrael, jaki by nie był, ma olbrzymie obdarowanie od Boga. Pytanie, jak mamy rozumieć to, że nadal nawet o tych niewierzących mówi jak o świętych i o z natury szlachetnych, no to wydaje się, że jeżeli nie odrzucimy dosłowności, to wyjdą nam rzeczy bardzo dziwne. Wydaje się, że to jest język, który mówi, że ci ludzie wychowywali się w określonym obszarze wpływu Boga, który był zupełnie niewspółmierny do tego, co było dane poganom. Tak ja bym to odczytał. W związku z tym, kiedy ktoś dorasta w takim miejscu, z pokolenia na pokolenie, to chcąc nie chcąc obcuje z tą prawdą i z tym doświadczeniem Boga, jaki po prostu Bóg zarezerwował akurat dla Izraela w sposób wyjątkowy, nie taki sam jak dla całej reszty. No tutaj można by się jeszcze nad wieloma różnymi rzeczami pozastanawiać, bo niektórzy by powiedzieli, czy Paweł miał jakiekolwiek pojęcie o szczepieniu drzew. Szczepienie drzew to jest od tysięcy lat doświadczenie człowieka i praktyka. I problem polega na tym, że Paweł tutaj używa określenia, że ten korzeń jest szlachetny. I wtedy po prostu możemy sobie w tym momencie starać się jakby domyślić, co jest tym korzeniem, kto jest tym korzeniem. Ale szczepienia, jeżeli już mówimy o typowych szczepieniach owocowych, to mamy sytuację taką, że wszczepia się rzeczy szlachetniejsze, mniej szlachetne, ale zdrowe. Więc to jest dość zaskakująca historia. Oczywiście można powiedzieć tak, w chwili, kiedy Izrael ma permanentne choroby różne, być może jest w tym jakaś prawda, że gotowi odpowiedzieć wiarą, zostają wszczepieni właśnie w ten pień, bo ubogacają właśnie przez to, że odpowiadają, że zachowują się w sposób zdrowy właściwy, odpowiadają wiarą. Tak? Ale to jest zupełnie jakby inna kwestia, nie chcę wchodzić w tematy ogrodnicze i tak dalej, czy Paweł ma tą wiedzę, czy nie, ale jeżeli ktoś po prostu ma cokolwiek wie o szczepieniu, no to obraz, jaki tutaj Paweł nam oferuje, jest olbrzymim wyzwaniem. Zostawiam. Na pewno nie jest możliwe wszczepić bez odłamania, na co tak wskazuje, że musi być proces odłamania starej gałęzi czegokolwiek, żeby szczepić do drzewa innego, tak? Nie. Tutaj tego w żaden sposób nie jest sugerowane. Po prostu, że musi być to, aby coś, bo drzewo ma określoną pojemność gałęzi i więcej nie udźwignie. Nie mamy takiej idei. Nie, ja nie widzę jej. Dobrze. Co jest z korzeniem? Święty. Słucham? Jest święty. Nie rozumiem. Święty. Święty. Ale to jest teraz mówisz o korzenie święty.
Ale mówisz o, co, jako używasz przymiotnika czy rzeczownika? Przymiotnika. Ale ja się pytam, co jest korzeniem? Można rzeczownik. Co to jest korzeniem, tak? Tak, jak to rozumiecie? Co tak jest? Co się cofnie? Miejsce błogosławieństwa Bożego. Nie wiem, korzenie z Chrystus i Bóg. Patrzcie. Prawda jest taka, że tłumacze nam trochę, znowu rzucają trochę kłody pod nogi, bo widzicie, to jest takie sformułowanie. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. I dowcip polega na tym, no dowcip nie dowcip, ale sytuacja jest taka, że to słówko tutaj, zaczyn, albo inaczej, niektórzy idą tak bardzo w to ciasto, że poznańska nawet mówi tutaj zakwas. Moim zdaniem zakwas w tekstach biblijnych jako obrazy, wykorzystywany jako obrazy, nigdy nie jest używany w sensie pozytywnym. Więc zakwas to jest w ogóle już jakiś zakwas. Natomiast to słówko, które jest zaczyn, to jest tak naprawdę pierwocina. Czyli chodzi o tą rzecz pierwszą z pierwszych, która jest ofiarowana Bogu. Czyli jest oddana Bogu jako rzecz pierwsza, najlepsza. Natomiast słówko, które tu jest tłumaczone jako ciasto, to jest właściwie dowolna mikstura o złożonym charakterze wewnętrznym, która zostaje sprowadzona do jednego czegoś na skutek wymieszania. Co oczywiście może być ciastem, ale może być też gliną, może być jakimś innym takim właśnie tworek. I to słówko, które tutaj się pojawia, ono się pojawi oczywiście w tekście paralelnym, gdzie będzie mowa o glinie. Że z jednej gliny utworzy jedne rzeczy szlachetne, czy zaszczytne, a drugie pospolite. Stąd, choć większość tłumaczy idzie tutaj w temacie pierwocina, to i ciasto, no ale trzeba powiedzieć, że jeżeli by tak miało być, to musimy na nowo pomyśleć, jaki w ogóle projekt realizuje Bóg, skoro dla Niego i ci, którzy odpowiadają wiarą, są szczególnie na swoim miejscu, ale też ci, którzy nie odpowiedzieli wiarą, jednak w jakimś związku z tą słuszną drogą pozostają, z Panem Bożym jakoś pozostają. To znaczy musimy jakby od nowa myśleć właściwie, co Bóg robi, tak? Bo nasze proste rozgraniczenie wierzy zbawiony, nie wierzy paszową, może być zbyt prostym modelem do tego, co Bóg nam tutaj opowiada. Albo ja nie rozumiem tych obrazów, znowu chcę je zbyt konkretnie jakoś sobie przetłumaczyć. Czy rozumiecie moje wątpliwości? Mniej więcej? Dobrze. W akcencie, to już Wam pokazałem, ale pokazuję Wam też te takie drobiazgi, żebyście zobaczyli, jaka jest rytmika tego tekstu, że te opowieści, że ta retoryka, to ta sztuka układania myśli, że ona jest rzeczywiście w tym liście Pawła po prostu obecna, tak? Zwłaszcza tedy na dobrotliwość, o ile wytwarzasz dobroci i surowość Bożą, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Dla tych, którzy upadli, surowość, a względem Ciebie dobrotliwość Bożą, tak? Czyli w samym centrum Paweł umieszcza apel do pogano-chrześcijan: nie zlekceważcie lub nie przesadźcie w Waszych aspiracjach, z Waszą pychą wobec Żydów i judeo-chrześcijan, bo możecie obrać drogę, która zasłuży na sąd, tak? Trzymajcie się wiary, cieszcie się dobrocią, której doświadczacie i trzymajcie się tego kierunku, który macie, a Bóg co zrobi z Izraelem, powinniście wiedzieć, to samo co z Wami. Przeszliście ze stanu niewiary do wiary i weszliście i kosztujecie tego. I Paweł potwierdza, w tej dolnej części, nie ma w Bogu żadnej bariery, aby miał nie odbudować i nie przyjąć do siebie tych wszystkich Żydów, którzy zamienią niewiarę na wiarę. W związku z tym jedynie trwanie w zaufaniu Bogu daje udział w społeczności Boga i Żydzi i poganie mają tę samą drogę i to samo wyzwanie. Pycha i odwrócenie się od zaufania Bogu naraża każdego z nich na sąd.
I tu jest konkretnie przestroga dla poganochrześcijan. A w akcencie mamy apel do poganochrześcijan, by wzięli na poważnie zarówno dobroć, jakiej doświadczają od Boga, jak i jego bezstronność i surowość w sądzie. Tak? I to jest właściwie cała historia. I zwróćcie uwagę, moim zdaniem przynajmniej, nic nadzwyczajnie rewolucyjnego względem tego, co żeśmy czytali w tych rozdziałach 1.18 do 5.21, moim zdaniem nie było tutaj. Pokazane jest, że człowiek ma tą przestrzeń pewnego wyboru i może wybrać dobrze, i może wybrać do bani. I może w tym wyborze do bani trwać. Tak? I to jest ważne, żebyśmy w tym momencie, skoro Paweł nam tu kolejny raz objaśnił, jak te rzeczy działają, żebyśmy potem wiedzieli, jak sobie poradzić z tekstami, które będą przyjmować właśnie tą specyficzną formę wyrażania się, czas na przerwę. Wybaczcie, że tak długo. A, czy macie jakieś pytania? No, muszę zadać, no bo jak już mam tam jakieś pytania, to, no, to muszę wam... Czy macie... co jest według ciebie ten korzeń? Co to jest ten korzeń? Wydaje mi się, że jeżeli jest mowa o dźwiganiu, że korzeń dźwiga ciebie, a nie ty, i że inni wszyscy pozostali wierzący byli umieszczeni jakby jako gałęzie, model gałęzi, to zakładam, że jest to właśnie albo Chrystus, bądź ogólnie Bóg, tak? Wydaje mi się, że jednak tutaj może iść bardziej Chrystus, bo być może w tej pierwocinie, którą wam pokazywałem, jest to zawarte. Być może jest to zawarte ta idea pierwociny, albo ta pierwociny to jest odniesienie do resztki. Resztki, czyli tej grupy, która jakby jest wierna i ta linia jest jakby przez Boga podtrzymywana, żeby się no, nie rozproszyła, nie uległa no, przypadkowej jedności. Tak myślę. Aha. Ja osobiście uważam, że Abraham. Bo żeby byli potomstwem Abrahama i potomstwem Abrahama to ci, którzy zostali do Izraela wszczepieni, czyli... No to jest jedna z jakichś tych możliwych. Ja tylko mówię, że po prostu po rozważeniu jakby różnych elementów tej metafory o Abrahamie kiedyś też myślałem, tak? Bo to jest jakby on w wywodzie Pawła przynajmniej jest pokazany jako ten pierwszy, który jest usprawiedliwiony przez wiarę. Ale trzeba powiedzieć, że historycznie, jeżeli już wiemy, że usprawiedliwienie jest przez wiarę, no to czytamy o paru osobach przed Abrahamem, które miały wiarę, tak? No więc no to trzeba by się wtedy zacząć zastanawiać. W tym momencie Abraham byłby ten pierwszy w ramach Izraela, zgadza się, ale no trudno powiedzieć, że na nim, że on trzyma gałęzie. Że on dźwiga gałęzie. Że on trzyma gałęzie. On jest raczej gałęzią. Ale można popatrzeć to też na to w ten sposób, że mówimy tutaj Chrystus, tutaj Abraham i przymierze, które Chrystus zawarł z Abrahamem i doświadczanie wypełnienia przymierzy, że tak naprawdę gwarantem tego jest po prostu Pan przymierzy, a więc ten Chrystus i ta obietnica, ta wierność Chrystusa, która tłumaczy, wobec Abrahama, który złożył, zawarł przymierze i on jest gwarantem wypełnienia tego przymierza, nie? Czy w ten sensie można to popatrzeć? Bo nawet potomek to Jezus Chrystus, nie? Tak, tak. Dobra. Możemy? Na pewno niewątpliwie jest o czym myśleć. Tak? To nie jest tak, że język Pawła jest całkowicie klarowny, ale wydaje się, że tutaj był i tak łatwiejszy niż to, co za chwileczkę będzie. Także odpocznijcie kilka.